14 lipca wspominamy świętego Kamila de Lelis, prezbitera i zakonnika. Kamil urodził się 25 maja 1550 roku w Abruzzach. Matka Kamila po przedwczesnej śmierci pierwszego syna wybłagała sobie u Pana Boga narodziny Kamila. Miała już wówczas prawie 60 lat. Przed urodzeniem dziecka miała tajemniczy sen. Ujrzała swojego syna w otoczeniu wielu mężów z krzyżami na piersiach. Przerażona odczytała ten sen jako napomnienie Boże, że jej syn skończy jako herszt bandy i zawiśnie wraz ze swoją szajką na krzyżu. Pierwsze lata życia Kamila zdawały się potwierdzać przeczucia matki. Syn prowadził życie odległe od ascezy chrześcijańskiej. Podobnie jak ojciec, był porywczego i niespokojnego charakteru. Gdy Kamil miał około 20 lat, utworzyła mu się rana na udzie. Udał się więc do Rzymu, do szpitala świętego Jakuba dla nieuleczalnie chorych. Nie wyleczył się zupełnie z rany, ale opuścił szpital i udał się na wojnę z Turkami. Najpierw do Dalmacji, potem nawet do Tunisu. Kiedy w grze w karty przegrał uzbierany kapitał, udał się do Manfredodi, do klasztoru kapucynów, jako pracownik fizyczny. Tam przeżył nawrócenie. 2 lutego 1575 roku postanowił pozostać na zawsze w zakonie, który mu udzielił dachu nad głową. Niestety rana ponownie się otwarła i tak dalece zaczęła mu dokuczać, że musiał powrócić do szpitala w Rzymie. Tu przebywał 4 lata. W czasie choroby z niezwykłym poświęceniem oddawał się posłudze nieuleczalnie chorym. Kiedy zaś rana jako tako się zagoiła, Kamil powrócił do kapucynów. Po pewnym czasie rana ponownie się odnowiła. Kamil zrozumiał, że jego miejsce nie jest u kapucynów. Powrócił więc do Rzymu, gdzie w kolegium rzymskim odbył studia teologiczne. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie w roku 1584. W tym samym roku, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, w kościółku Matki Bożej Cudownej, z kilkoma towarzyszami, których w czasie studiów zdołał pozyskać dla swoich planów, wdział habit nowej rodziny zakonnej i złożył 3 śluby proste – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Z dodatkiem ślubu 4 – oddania się bez reszty posłudze chorym. Wszyscy udali się do szpitala Świętego Ducha, gdzie pod kierunkiem Kamila przez 28 lat spełniali tę samarytańską posługę. 18 marca 1586 roku Kamil otrzymał od papieża Sykstusa V zatwierdzenie nowej rodziny zakonnej – Towarzystwa Sług Chorych. Tego samego roku papież zezwolił na noszenie osobnego habitu kleryków regularnych koloru czarnego z czerwonym krzyżem na piersi. 8 grudnia 1591 roku Kamil wraz z 25 towarzyszami złożył śluby uroczyste z dodatkiem ślubu 4. Wiecznej obecności ciałem i duszą przy chorych, nawet zarażonych. Dzieło zaczęło wydawać owoce. Liczba członków zakonu rosła. Powstały też nowe placówki w Neapolu, Mediolanie, Genui, Florencji, Mantui, Bolonii, Chieti, Viterbo, Messynie i Palermo. Kamil napisał ustawy dla nowego zakonu, a także szczegółowy regulamin i wskazania, jak należy zajmować się chorymi. Są one najpiękniejszym świadectwem miłości chrześcijańskiej. Za życia Kamila jego duchowi synowie otworzyli 65 własnych szpitali. W tym samym czasie ponad 100 kamilianów zmarło wskutek zarażenia od chorych, którym służyli. Kamil odszedł z tego świata w opinii świętości 14 lipca 1614 roku w domu macierzystym swojego zakonu w Rzymie. Jego ciało spoczywa dotąd w kościele przy centralnym domu w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Pan Bóg obdarzył Kamila darem kontemplacji, proroctwa oraz cudów za życia i po śmierci. Do chwały świętych wyniósł go papież Benedykt XIV w 1746 roku. Papież Leon XIII ogłosił Kamila wraz ze świętym Janem Bożym patronem szpitali i chorych w roku 1886. Papież Pius XI w roku 1930 oddał mu także patronat nad służbą zdrowia, pielęgniarzami i pielęgniarkami. W ikonografii święty Kamil przedstawiany jest w sutannie
na której widnieje czerwony krzyż. Jego atrybutami są anioł, krzyż, księga i różaniec. Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Kamilowi, prezbiterowi, szczególną miłość ku chorym. Napełnij nas duchem Twojej miłości, abyśmy służyli Tobie w naszych bliźnich i w godzinie śmierci mogli spokojnie odejść do Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.